Witam Was bardzo serdecznie w poniedziałek. Rozpoczynamy kolejny tydzień spotkań na lekcjach. Dzisiejszy temat, jak widać, podwodny świat. Mówiliśmy dużo już o wodzie, o tym, że należy ją oszczędzać i szanować, ale dzisiaj też o tym będzie troszkę, ale głównie zajmiemy się tym światem, co jest w głębinach morskich. Zanim przejdziemy do tych głębin, to troszkę pytań na temat wody. Spróbujemy odpowiedzieć. Mam nadzieję, że będziecie mi pomagać. Pierwsze pytanie. Czy woda ma zapach? No nie ma zapachu i nie ma koloru i nie ma smaku. Oczywiście możemy zmienić jej smak, dodając różne soki i wtedy smak i zapach może mieć, ale tak naprawdę nie ma. Czy Coca-Cola jest zdrowsza niż woda? No nie. Woda rzeczywiście, tak jak tutaj w tych powiedzeniach jest często używana, czyli woda zdrowia doda. Jest to prawdą w 100%. I kolejne pytanie się z tym łączy. Czy powinno się pić wodę mineralną? Oczywiście i powinno się jej pić. To jest sporo. Jak myślicie, ile w ciągu dnia się powinno pić wody? To jak Wy na przykład. Co najmniej 6 szklanek. Mówi się, że od 1,5 do 2 litrów wody powinno się codziennie wypijać. Dlaczego? Dlatego, że woda między innymi oczyszcza nasz organizm z wszystkich takich toksycznych substancji, które się wytwarzają. Oczyszcza nasz organizm. I potem wydalamy to wszystko, to co jest niezdrowe dla nas. Kolejne pytanie. Czy wolno się kąpać w jeziorze bez kontroli dorosłych? No nie, Wam nie powinno w ogóle przyjść coś takiego do głowy. Kąpiemy się zawsze przy dorosłych, a w ogóle tak naprawdę powinniśmy się kąpać i plażować tam, gdzie są ratownicy, czyli na plażach strzeżonych. Czy można pływać statkiem po morzach i oceanach? No tak, bo przecież statki pływają po morzach, oceanach, nie tylko statki, ale i okręty, i jachty. A jak to się dzieje? Czy ktoś spróbował mi odpowiedzieć? Jak to się dzieje, że jak rzucam kamień do wody, to on od razu tonie? A przecież statek jest ogromny i nie tonie. No, wiele jest tam takich praw fizyki, działa, między innymi prawo Archimedesa, ale o tym to będziecie się uczyć później. A teraz możemy sobie tak prosto wytłumaczyć troszkę, że jak my skaczemy do wody na nogi, to od razu się zanurzamy, tak? Natomiast kiedy się położymy na wodzie, to woda nas unosi. I tak samo jest między innymi ze statkiem. Jest ogromną powierzchnię ma. I to też powoduje, że się tak od razu nie zanurza, a poza tym w środku ma takie komory powietrzne, powietrze puste, jakby był pusty w środku. I to też się unosi, to jest tak jak karton, na przykład taki karton byśmy na wodę rzucili, to on nie tonie. A nawet jakbyśmy dziurę zrobili, no to nabiera wody, ale też od razu nie tonie, bo jest pusty w środku, czyli jest lekki powietrze, też działa. Ale o takich rzeczach polecam Wam, żeby poszukać sobie takie ciekawostki na temat to, co Was interesuje i takie pytanie, dlaczego na przykład statek nie tonie, to można poszukać sobie w internecie, w wyszukiwarkę wpisać albo w encyklopedii i warto się takimi rzeczami czasem zapoznać, bo wiele ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. Czy powinno się myć zęby przy odkręconym kranie? Kolejne pytanie, tak brzmi. No nie. Bo przecież wodę powinniśmy oszczędzać, szczególnie tą wodę pitną, której wcale nie jest tak na kuli ziemskiej dużo. Ale to też oszczędzamy własne pieniążki, bo woda kosztuje. Czy należy myć ręce przed jedzeniem? No bezapelacyjnie tak. A obecnie to powinniśmy jak najczęściej myć ręce mydłem i ciepłą wodą. Pamiętajcie o tym. Czy lepiej wziąć prysznic czy kąpiel w wannie? No tutaj są zdania czasem podzielone.
co kto lubi tak naprawdę. Niektórzy lubią leżeć w wannie i relaksować się, a inni biorą szybki prysznic. A jeśli chodzi o zużycie wody, no tak naprawdę, jeżeli ktoś bierze krótki prysznic, to zużywa jej mniej. Czyli koszt takiego prysznica jest mniej wynosi niż kąpiel w wannie. Ale znam też takie osoby, które lubią być pod prysznicem dłużej i to wtedy taka wcale nie jest duża różnica. Prawie tyle samo wody jest w wannie, co i w prysznicu. Ale żeby oszczędzać i własne pieniądze, i wodę, to powinniśmy brać prysznic w miarę krótki. To troszkę pytań, ale to jeszcze nie koniec tych wszystkich przypominajek. Co jeszcze powinniśmy o tej wodzie wiedzieć? No właśnie, przekrąży w przyrodzie. Pamiętacie, był taki filmik i tutaj dzisiaj też jeszcze będzie takie przypomnienie, jak to jest z tą wodą w przyrodzie. No w ogóle woda występuje w trzech jak gdyby postaciach, tak? Bo jest cieczą, którą lejemy do szklanki, jest parą wodną, która jest niewidoczna. Jak mówimy, to też paruje. Tu para wodna się unosi. Wokół nas w ogóle w powietrzu jest też para wodna. Ale występuje też w takiej postaci stałej, czyli lód w lodzie. A jeszcze, żeby było w ogóle ciekawiej, to wszystkie te postaci wody mogą się zmieniać. Tak? Lód staje się cieczą, potem parą wodną, para wodną. Para wodna staje się cieczą, a może stać się lodem. W przyrodzie też tak z wodą jest, że cały czas krąży. Paruje, skrapla się w chmurach, opada. Część spływa do rzek, mórz. Część jest wsiąkana w ziemię i jest do wód gruntowych się dostaje. Wszystko, co rośnie, może korzystać z niej. I wszystko, co żyje. I taki ten cykl cały czas się powtarza. No i tutaj troszkę o tym podwodnym świecie. W głębinach morskich kryją się też niesamowite rzeczy, niesamowite zwierzęta. Im głębiej, to tym ciemniej, prawda? Więc tam też żyją zwierzęta, które potrafią oświetlać, czyli wytwarzają jakiś tam elektryczny prąd i oświetlają te głębiny. Świecą po prostu w tych głębinach. Ale tam, gdzie słońce dociera do tych miejsc pod wodą, to tworzą się niesamowite, czasem bajecznie kolorowe miejsca. Takimi miejscami są na przykład rafy koralowe. Żyją ryby, gady, żółwie, tak to gady, ale też żyją ssaki. Największy ssak morski i nie tylko morski to płetwal błękitny, wieloryb, tak? Za chwilę go zobaczymy sobie na zdjęciu, ale tutaj niżej mamy orkę, drapieżnika i delfiny, które są bardzo przyjazne i mówi się, że są bardzo mądre, inteligentne. To są ssaki. Pierwszy taki rozpoznawczy znak to jest ogon, tak? Ta płetwa niby ogonowa. Ogon, który porusza się z góry na dół, tak? Takim ruchem. Natomiast wszystkie ryby i płetwa ogonowa porusza się pionowo w ten sposób. I od razu jest to pierwszy znak rozpoznawczy. O, tutaj mamy płetwala błękitnego, największy wieloryb, jego ogon. Ale zobaczcie, jakie kolory niesamowite potrafią być w świecie podwodnym, ale również w świecie bajkowym, bo przecież ludzie również wymyślali sobie i wyobrażali sobie, że w tych głębinach musi ktoś tam się żyć, takie jakieś stworki. No i między innymi mówi się w tych bajkach, legendach, że żyje tam król mórz, Neptun, z trójzębem, córki ma, syreny. No i w takim świecie zamku podwodnym może. Można sobie różne rzeczy wyobrażać. Słuchajcie, za chwileczkę Wam pokażę krótkie fragmenty filmików o delfinach i o rafie, żebyśmy oprócz zdjęć jeszcze widzieli, jak się ruszają i jakie kolory naprawdę są. Pierwszy filmik o delfinach. Słuchamy i oglądamy. Delfiny to prawdopodobnie najmądrzejsze ssaki. Mają smukłe, pozbawione futra ciała, podobnie jak ryby.
Żyją od 30 do 50 lat i osiągają długość ponad 3 metrów. Duże płetwy popychają je przez wodę, a małe pomagają w sterowaniu. Istnieje ponad 50 gatunków delfinów, które występują w wodach na całym świecie. Ponieważ nie potrafią oddychać pod wodą, muszą wypływać na powierzchnię, by zaczerpnąć powietrza. Oto najbardziej rozpoznawany gatunek delfina – delfin butlonosy. By lepiej poznać te niezwykłe zwierzęta, trzymane są w oceanariach, gdzie uczą się wykonywać przeróżne i bardzo widowiskowe sztuczki. Ciekawe, że po takich ewolucjach nie kręci im się w głowach. Uczą się. Tak, uczą się wiele takich sztuczek. Dostają nagrodę, więc powtarzają te sztuczki. Także delfiny, bardzo ciekawe zwierzęta. Często opowiada się niesamowite historie, że delfiny pomogły na przykład płynącym ludziom na jachtach, uratowały życie. No, takie historie też krążą. Posłuchajcie, saki, czyli to, co już tu było w filmiku, muszą wypływać, bo oddychają powietrzem takim jak my. Muszą wypływać i się zanurzać. No i małe delfinki też piją mleko mamy, czyli ssaki. No to teraz czas na rafę koralową. Rafa koralowa to też takie niesamowite miejsce, bo koralowce, ich właściwie szkielety, jak obumierają, to zostają szkielety i tworzy się taka niesamowita jakby budowla pełno labiryntów w takim miejscu, ale też żyje tam wiele gatunków różnych niesamowitych zwierząt. Okej, niesamowite spotkanie oko w oko z taką rybą, prawda? Czyli mamy już troszeczkę wyobrażenia, jak to tam pod tą wodą wygląda i co tam się dzieje. No właśnie, czyli taki podwodny świat musi być fascynujący, a poza tym jak się jeszcze oglądało różne filmy o piratach i o zatopionych różnych statkach, gdzie są różne skarby, to jeszcze do tej pory ludzie wierzą, że można znaleźć różne skarby i niesamowite rzeczy właśnie w takich wrakach. To
które gdzieś tam leżą na dnie morza i oceanu. Dobrze, ale wynurzamy się i wracamy do naszego tematu o wodzie. No tak. Skąd tak się naprawdę ta woda bierze u nas w kranie? Wiecie? Jak to się dzieje, że tam w ogóle się znajduje ta woda? To zapraszam na krótki taki przypomnienie i wyjaśnienie tego pytania. No to zapraszam na lekcję. Woda wokół nas. O! Dzień dobry, woduchu! Dzień dobry. Miło mi, że jestem tu dzisiaj z wami. Nasze spotkanie rozpocznę od kilku ciekawostek. Super! Czy wiecie, że na kuli ziemskiej jest około 75% wody w postaci na przykład oceanów, mórz, rzek, jezior czy stawów? Pozostałe 25% to lądy. Tej wody na Ziemi jest 1260 trylionów. Woda dzieli się na słoną i słodką. Do picia używamy słodkiej wody, której jest tylko 3%. Woda pitna 3%, woda słona 97%. W naszym ciele jest bardzo dużo wody, aż 75%. A codziennie z naszego ciała wychodzą 2 litry wody. 1 litr przez siusianie, 0,5 litra przez pocenie się, 0,5 litra przez oddychanie. Dlatego codziennie trzeba pić co najmniej 6 szklanek wody. A czy wiecie, jak wygląda obieg wody w przyrodzie? Duchu, może coś nam opowiesz na ten temat? Oczywiście chmurka składa się z malutkich kropelek wody. W czasie deszczu woda spada na ziemię, a z ziemi spływa do rzek. Z rzeki pobieramy wodę, aby ją oczyścić, a potem w zakładzie produkcji wody uzdatniamy ją. Czystą wodę pompujemy rurami do miasta. Z kranu w łazience płynie czysta woda. Po wykorzystaniu wody, na przykład po wykąpaniu się, woda odpływa rurami do kanalizacji. Tymi rurami dopływa do oczyszczalni ścieków. W oczyszczalni ścieki są pozbawiane wszystkich brudów. Ścieki oczyszczone, czyste jak woda, wypływają do rzeki. Jak jest ciepło, woda z rzeki paruje i kropelki znów lecą do góry na chmurkę. A czy wiecie, że MBWiK, oczyszczając wodę, nieustannie bada jej jakość? No, to już coś wiemy więcej. Jak to się dzieje, że ta woda jest w kranie? Rzeczywiście musi przejść wiele miejsc tam, gdzie jest oczyszczana, bo czystą wodę byśmy każdy z nas chciał w kranie mieć, prawda? Dobrze. To jeszcze posłuchamy pani, która też będzie mówiła o wodzie i o tym, jak to się dzieje, że dociera do nas, do domu. Dzień dobry, nazywam się Monika Domaracka. Znajdujemy się aktualnie w Hydropolis we Wrocławiu, w Centrum Edukacji Ekologicznej. Jesteśmy w strefie Miasto i Woda, gdzie tłumaczymy, skąd bierze się woda w naszych kranach. Wyobraźcie sobie, że przeciętny mieszkaniec Polski zużywa około 150 litrów wody dziennie. Jest to mniej więcej tyle, ile potrzeba wody do wypełnienia połowy wanny. Pewnie wiele razy zastanawialiście się, skąd pochodzi woda, która znajduje się w waszych kranach. Firmy odpowiedzialne za oczyszczanie wody pobierają ją z rzek. Zanim ona jednak znajdzie się w waszych mieszkaniach, musi przejść przez bardzo długi proces oczyszczania. Podczas pierwszego etapu woda oczyszczana jest z dużych zanieczyszczeń, które można zobaczyć gołym okiem. W tym celu używa się m.in. filtrów piaskowych, które poznacie podczas naszej lekcji. Podczas kolejnego etapu oczyszczania z wody usuwane są te zanieczyszczenia, których nie widać gołym okiem. W tym celu wykorzystuje się m.in. skomplikowane filtry węglowe. Tak oczyszczona woda trafia do wodociągów i tymi rurami doprowadzana jest do waszych domów i do waszych mieszkań. Serdecznie zapraszam was na lekcję. No tak, fakt faktem, że jak tutaj pokażę wam to, co ja tutaj się bawiłam w domu, eksperymentowałam, nie możemy takiego eksperymentu czy doświadczenia zrobić. To się możemy umówić, że w szkole już mamy drugą rzecz, którą musimy zbadać,
jeśli chodzi o wodę. I taki filtr można sprawdzić. Ja Wam teraz pokażę, co ja tutaj zrobiłam. O właśnie, posłuchajcie. Gdzieś tu się umieszczę, tak żebym nie przeszkadzała. Pudełko od zapałek tutaj pokolorowałam i osiedle. No powiedzmy kilku domków jest. A tu po środku jest studnia, czyli tam, gdzie się pobiera wodę. No wiadomo, że jak są mieszkania, ludzie mieszkają, to musi być też jakieś tam wysypisko śmieci zorganizowane, czy tam, gdzie się te śmieci wyrzuca. No więc mamy domy, woda i śmieci. No i niestety, deszcz pada i zobaczcie, co się dzieje z różnymi płynnymi i nie tylko płynnymi, bo są wypłukiwane różne substancje niezbyt ciekawe i trujące z tych śmieci i mogą wręcz dotrzeć do naszego źródła wody, do studni na przykład, i zatruć. Czyli dlatego się często buduje wysypiska śmieci dość oddalone od miejsc, gdzie jest ujście wody albo pobór wody. Bo pod ziemią te wszystkie trujące substancje mogą się do tej wody gruntowej, nie tylko do naszej wody, którą byśmy chcieli mieć czystą z kranu, żeby płynęła, prawda? Dlatego te wysypiska śmieci powinny być zabezpieczone. No i jest tak się robi. Albo oddalone w odpowiedni sposób. Uciekło mi, no, moje doświadczenie. To było doświadczenie właśnie z tym, jak to się rozprzestrzenia od wysypiska, może być zatrute wręcz ujęcie wody, czyli studnie. Filtry, słuchajcie. Tutaj też zaczęłam przygotowywać i tak jak tutaj pani mówiła, piaskowe. Ale najpierw zrobiłam butelce, położyłam płatki kosmetyczne, trochę piasku, trochę żwirku, trochę takiego węgla odgrillowanego i taki filtr zrobiłam. To jest taki podstawowy filtr, najważniejsze, że się woda oczyszcza z tych najwidocznych i najbardziej ją zanieczyszczających rzeczy. Wiadomo, że muszą być jeszcze inne filtry, żeby oczyścić ją dokładniej, żeby ta woda była taka, jaką mamy, kiedy odkręcamy kran. Także myślę, że jeszcze się będziemy taką oczyszczalnię bawić w szkole, jak wrócimy. I sprawdzimy, czy rzeczywiście ten piasek to tak działa, że oczyszcza wodę. Moi drodzy, temat wody no nie można inaczej zakończyć jak. Teraz proszę zatrzymać film. Wstajecie, bierzecie szklankę i napijecie się troszkę wody, żeby móc dalej ze mną pracować. A my zaczynamy kolejną część. No właśnie, mamy dzisiaj się spotkać z głoską zi, ale zi jako dwuznak, bo będziemy zmiękczać przez i. I takim wyrazem przeze mnie tutaj wybranym na głównego bohatera to jest kolor, który bardzo lubię, zielony. Wyraz. Słowo zielone. No to dzielimy ten wyraz na sylaby. Zapraszam razem ze mną. Zielony. Teraz wy jeszcze raz. Zielony. Zielony. Dzielimy na głoski teraz. Uwaga, 3, 4. Zi. E. L. O, n, y, zielony. Ile mamy głosek? 6. Z, e, l, o, n, y, zielony. A ile jest liter? No i już tutaj widzimy, prawda? Jak przy dwuznakach było i przedtem. Dwuznak zi. To są dwa znaki, czyli dwie literki z i, a jedna głoska. Stąd różnica. Będzie 6 głosek, a 7 liter. Inne jeszcze mamy wyrazy, gdzie występuje zi, zmiękczone przez i. Zioła, ziarno, poziomki. Czy już coś zauważyliście? Tak, wyróżniłam tu specjalnie. Zi jest półgłoską, ale zmiękczamy przez i, kiedy następna jest samogłoska.
Jak jest samogłoska, to musi być zmiękczenie przez i zia. A tu zio, z i samogłoska o. Za chwileczkę będziemy tutaj dzielić na sylaby i na głoski wyrazy, które obrazki, nazwy tych wyrazów, które się pojawią, obrazki, i będziemy nazwy do tych obrazków dzielić na sylaby i na głoski. Przygotowani? Zielony. 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 Ziarno. 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 Ziele. 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 To jest przyprawa. Ziemia. 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 Ziemniaki. 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 Aż 8 głosek. Zioła, zioła, zioła. Tak, wszystkie te wyrazy zaczynały się na miękką głoskę zi, na spółgłoskę zi. Mamy drukowaną i pisaną. Jest to spółgłoska i spółgłoska miękka. Odczytamy wyrazy. Zielony. Ziarno, ziele, ziemia, ziemniak, zioła. No i się nie chcę zatrzymać. Co to jest? Ok. Czyli mamy miękką spółgłoskę. Zobaczmy, jak się ją pisze. Obejrzyj animację pokazującą, jak prawidłowo napisać spółgłoskę miękką. Tak, jak to dwuznak, piszemy łącznie, staramy się nie odrywać ręki od kartki, od zeszytu i kropeczkę na końcu. Wielka to tak naprawdę wielka jest pierwsza litera, czyli z, druga jest mała, jak przy każdej. Jak przy każdym dwuznaku. Mamy. Pogrupowałam tutaj wyrazy z miękką zi. Po jednej stronie macie zmiękczenie przez kreseczkę, po drugiej przez i. I teraz to, co już mówiłam nieraz, zwróćcie uwagę. Tak, zmiękczamy przez i, jeżeli następna jest samogłoska. A przez kreseczkę zmiękczamy, kiedy następna jest spółgłoska. I to bardzo dobrze tutaj widać. Przeczytamy sobie te wyrazy. Zaczynamy. Koziołek, ziemia, ziółka. Sprawdźmy. Tak, tu wszędzie jest zmiękczenie przez i, bo następną jest samogłoska. Czytamy dalej. Źródło, źrebak, późno. Też podkreślone. I mamy przez i, jeśli następna jest samogłoska. Kreseczka, jeśli następna jest spółgłoska. A teraz poproszę, abyście otworzyli podręcznik i przygotowali sobie karty z ćwiczeniami do języka polskiego. Pamiętacie? Czytaliśmy już tekst. Ja za chwilę jeszcze raz go przypomnę. A teraz przypomnimy sobie tutaj, czy są jeszcze jakieś inne wyrazy, które jeszcze nie czytaliśmy. No, zielony czytaliśmy, ale możemy z góry na dół jeszcze sobie przeczytać razem. Zaczynamy. Zielony. Zioła. Ziółka. Koziołek, ziemia, poziomki, zieleni się, ziarno.
To z tekstu jeszcze przyszedł mi do głowy Dyzio, tak imię, koziołka. A na obrazku jakieś tu wyrazy jeszcze, no, zobaczymy. Na początku zi. A tu chyba chodzi o ziołową herbatkę. Zioła się suszą. I kolor zielony. W środku poziomki i koziołek, tak? W środku jest zi. I na końcu kozi. Chodzi o ser. Kozi mamy. To słuchajcie uważnie jeszcze raz tekstu, bo pewnie nam się przyda w ćwiczeniach potem. Koziołek Dyzio bardzo dba o zdrowie. Rano i wieczorem myje się w źródełku. Jada zielone liście sałaty z ziarnem i kozie sery. Pije zdrowe ziołowe herbatki. Na deser je pachnące poziomki. Mama Dyzia mówi, że owoce to źródło witamin. Jestem zdrów jak ryba, mówi z wyraźną dumą Dyzio. Dyzio ma swój mały ogródek. Rosną tam różne ważne dla zdrowia rośliny. Dyzio sam zasiał warzywa i ziółka. Obok mięty zieleni się sałata i pietruszka. Dyzio podlewa rośliny źródlaną wodą. Gdy ktoś źle się poczuje, prosi Dyzia o pomoc. Koziołek zawsze wie, co należy podać. Mięta jest dobra na ból brzucha, a sok z malin na gorączkę. Proszę, jaki dobry zielarz z tego koziołka. To teraz otwieramy ćwiczenia, tam gdzie jest zi, ale zi przez i zmiękczone. Mamy? Dobrze. Tu się pojawiają wyrazy, te, które już czytaliśmy, tak? Ziarno, poziomki, zielony. Niżej w pierwszym ćwiczeniu trzeba napisać utworzone sylaby. Tworzymy sylaby, łączymy zię, zią, zio, ziu, ziu, zie i zia. Zia już macie napisane, więc jeszcze przed Wami kilka. Po przecinku tu piszemy ładnie. Pamiętajcie, tak? O staranności. Proszę napisać. Możecie zatrzymać lekcję i napisać. I zaraz wracamy wspólnie do ćwiczenia drugiego. W ćwiczeniu drugim podobnie będziemy łączyć sylaby i zapisywać powstałe wyrazy dla odmiany. Ale mamy zwrócić uwagę na strzałki, bo kierunek czytania wskazuje strzałka. Ju, zio. Ka, zio. Dy, zio. A tutaj jest drugą stronę. Zio, ła. Powstałe wyrazy też tutaj zapisujecie w liniach. I druga część, ba, zie, ziemia, ziewać, buzie. Tu mamy sylabę zie, a tu zio. I bardzo proszę, to podobna sprawa. Możecie zatrzymać lekcję, napisać i wrócić do lekcji i będzie ćwiczenie trzecie. A tutaj brzmi polecenie tak. Przeczytaj w podręczniku tekst o koziołku Dyziu. Zastąp obrazki w zdaniach wyrazami i przepisz te zdania. Tu mamy miejsce na przepisanie tych trzech zdań. I zamiast obrazka trzeba napisać słowo. Koziołek Dyziu lubi poziomki. Do sałaty dodaje ziarna. Ogródku uprawia zioła. I te zdania też pięknie tu trzeba napisać. I czwarte już ćwiczenie. Trzeba wstawić wyraz zielony w odpowiedniej formie, bo albo zielony, zielona, zielone. I czytam. Trawa na łące jest zielona. Po polu skacze konik polny jaki? Zielony, czyli po polu skacze zielony konik polny. Na gałązkach są małe, dobrze, zielone listki, super. To teraz bardzo Was proszę zamknąć podręcznik
i ćwiczenia do języka polskiego. Pamiętajcie, żeby poczytać sobie tekst o koziołku Dyziu. Tak, napić się jeszcze też wody, bo teraz zaczynamy kolejną już część, ale tą matematyczną. Zapraszam. Ok. Posłuchajcie zadania. Na podwórku są trzy kury, dwie kaczki, dwie kosy i jedna gęś. Ile nóg mają wszystkie zwierzęta razem? W zadaniu tego typu trzeba sobie albo rysować, albo gdzieś kropki, kreski robić, albo nawet pisać na kartce z boku, bo jest tu dużo wiadomości, danych, żeby nie zapomnieć o niczym. Więc na podwórku są trzy kury. Więc ja sobie napisałam trzy kury, to dwie nogi, dodać dwie nogi i dodać dwie nogi, to razem sześć nóg. Czyli te trzy kury mają sześć nóg. Dalej tam było w zadaniu dwie kozy. Jedna koza cztery i druga koza cztery, czyli razem osiem nóg. Były także dwie kaczki. Tu mamy dwie kaczki. Czyli dwa, dodać dwa jest cztery. I jeszcze coś tutaj jest, tak, zwierzątko gęś, ale jedna gęś, czyli dwa. No i teraz zobaczcie. Mam policzone, ile każde z tych rodzajów zwierząt ma i teraz dodaję sobie kury, kaczki, kozy, gęś, razem 20 nóg. I teraz już mogę sobie odpowiedzi udzielić też. Razem zwierzęta mają 20 nóg. Czyli takie zadania warto sobie rozrysowywać, rozpisywać, żeby nic nie umknęło. Ale teraz mamy inny typ zupełnie zadania. Jakich informacji brakuje w zadaniu? Już wiecie przecież, że zadanie tekstowe musi mieć treść, pytanie, ale treść musi być tak ułożona, żebyśmy mogli rozwiązać to zadanie. Więc posłuchajcie, czy coś tu brakuje, czy wszystko jest. Witek chce kupić książkę. Przeznaczył na ten cel 20 zł. Czy Witkowi wystarczy pieniędzy na tę książkę? Wszystko wiemy? Czego tu brakuje? Mamy, że 20 zł już ma. I na to przeznaczył. I chce kupić książkę, też wiemy. I jest pytanie, czy wystarczy Witkowi pieniędzy? Czego nie wiemy? No nie wiemy, ile kosztuje książka. I nie możemy udzielić odpowiedzi, czy starczy, czy ma za mało, czy za dużo. Musi być w zadaniu podane, ile kosztuje książka. Sprawdźmy to zadanie. Witek chce kupić książkę, która kosztuje 18 zł. I tu jest dobrze, bo już wiemy, ile ona kosztuje. W skarbonce ma banknot 10 zł i monety 5 zł, i 2 zł, i 2 zł. I teraz jest też pytanie, czy wystarczy Witkowi pieniędzy. Co by trzeba teraz zrobić? No trzeba policzyć, ile on tej skarbonce uzbierał. Więc sobie liczymy. 10 zł i dodać 5 zł, to już jest ile? 10 i 5? 15, dobrze. I dodać 2, czyli 15 i dodać 2, 17. I dodać jeszcze 2, 19. Czyli w skarbonce ma 19 zł. Książka kosztuje 18. To pytanie, czy wystarczy Witkowi pieniędzy? No tak. Jeszcze zostanie mu reszta. A ile tej reszty otrzyma? Dobrze, złotówkę. A teraz Was poproszę, żebyście otworzyli ćwiczenia z matematyki. Była mowa o pieniążkach, więc tutaj na tej stronie w ćwiczeniach uzupełniamy zadania. I zadanie pierwsze. Jakie monety schowały się pod kolorowymi kółkami? Mamy je tutaj wpisać. Takie monety, żeby w sumie dały, to taki wynik. Ma być 15 zł, 6 i 8.
No to teraz, jeżeli ma być 15, to jakie to monety mogą być? Monety, bo 10 zł to jest banknot. Monety, czyli okrągłe pieniążki. Ok, już słyszałam. 5, 5 i 5. 5 i 5 to jest 10 i 5, 15. Zgadza się. No to teraz, żeby było 6 zł. Jakie to 3 monety? No już tam słyszę. Dobrze. Mogą być 3 dwójki. 2, 4 i 6. Mamy 6 zł. A, bo nie przypomniałam, bo jakie mamy tylko monety? 5, 2 i 1. Nie ma 4 zł w jednej monecie. No to teraz jak tutaj ułożyć z monet, żeby było 8 zł? No pomyślcie. Mówicie 2, 2, to dopiero 4, ale nie mamy 4 zł w monecie jednej. No nie. Może być 5, dobrze. Jeszcze brakują nam 3 zł w takim razie. Czyli 2 i 1. I mamy 8 zł. Zgadza się. Zadanie drugie. Marek liczył swoje pieniądze. Miał dwie monety po 5 zł. Czyli 5 i 5 to jest 10, dobrze. Dwie monety po 2, 2 i 2, 4, czyli tam było 10 i 4 to jest 14. I złotówkę. To ile razem miał wszystkich pieniążków? Liczyliśmy już. Dwie monety po 5, 5, 5, czyli 10. Dwie monety po 2, 2, 2, to jest 4, czyli 10 i 4, 14. I miał jeszcze jedną złotówkę, czyli miał ile? 15, dobrze, miał 15 zł. Ale to nie koniec zadania, bo tu pisze tak. Niestety Marek zgubił jedną monetę. Ile może teraz mieć pieniędzy? Nie wiemy, jaką monetę zgubił. Jeżeli by zgubił, no to myślmy, kiedy mu zostanie najwięcej pieniążków, to jaką bym tylko mógł zgubić jedną monetę, żeby mu zostało dużo jeszcze, jak najwięcej? Miał 5, 2 i 1, czyli no właśnie, gdyby zgubił tylko złotówkę, no to zostanie mu 14, bo zgubił złotówkę. No dobrze, to jest najwięcej, może mu zostać. A jaka największa by była wartość monety, która by mu się wykulnęła z kieszeni, żeby mu zostało mało tych pieniążków? Jedna moneta, jaka by musiała się wykulnąć? Tak, 5 zł, gdyby mu się wykulnęło, to ile mu zostanie, jakby zgubił z 15 5 zł? Dobrze, 10 zł. Mam nadzieję, że wszystko rozumiecie. A widzicie, coś tutaj odwrotnie napisałam. Tak, dobrze, dobrze. Tutaj też dobrze, że przeczytałam. Zostałoby mu 10 zł, gdyby zgubił, odwrotnie wpisałam. Gdybym zgubił 5 zł. Teraz jest ok. Najwięcej 14, bo zgubiłby złotówkę, a najmniej 10, gdyby zgubił 5 zł. Zgadza się. Zadanie kolejne. Dzieci z klasy pierwszej B pracowały w czterech grupach. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery kolory. Każda z grup otrzymała 20 obrazków i miała je rozłożyć do trzech kopert. I naszym zadaniem jest tutaj dokleić liczby, ile tych obrazków mogło w tych kopertach być. Proste, jeżeli jest 5, 5, to ile musi być w trzecim, jeżeli jest 20? 5 i 5 to jest 10, a do 20 jeszcze brakuje 10. Tu mamy 3. Jeżeli od 20 odejmiemy 3, to nam ile zostanie do podziału? 17, czyli musimy podzielić. Może być 10 i 7 i jest 20.
Tutaj te dwie rozklejcie samodzielnie, spróbujcie podzielić. Tak, żeby było na kopertach jednego koloru 20. No. Myślę, że sami sobie poradzicie doskonale. Jak skończycie, możecie zamknąć karty matematyczne. Mam nadzieję, że wszystkim się udało już wszystko wykleić, więc powoli się zbliżamy do końca lekcji, ale jeszcze nie. Tutaj zadanie dla Was do utrwalenia i do zapisywania w zeszytach. W zeszytach do matematyki i w zeszycie do języka polskiego. Tutaj macie do języka polskiego przepisać te trzy zdania pięknie do zeszytu i tutaj, gdzie są krateczki, trzeba będzie napisać zmiękczenie zi. Ale jakie zi? No to myślę, że sobie poradzicie, bo o wyrazach różnych była mowa, było mówione co, jak jest następna samogłoska, więc już nie ma żadnych pytań. I do zeszytu z matematyki. Słuchajcie. I tu mamy obliczyć i zaznaczyć prawidłowy wynik. Czyli musicie przepisać działania i wybrać jeden właściwy wynik do tego działania. Ja tu napisałam 3, po 3 do każdego, ale jest tylko jeden dobry. Więc musicie ten jeden wybrać. I zadanie, myślę, że zagadka można, wszyscy mogą, cała rodzina może rozwiązywać zagadkę. Posłuchajcie zagadki. Hania narysowała 7 zwierząt. Bociany i konie. Zwierzęta mają razem 20 nóg. I teraz wasze zadanie jest odpowiedzieć. Ile było bocianów, a ile koni? Razem zwierzęta mają 20 nóg? Było. Były bociany i konie. Wiemy, że bociany to 2 nogi, konie to 4. I jakoś to teraz musicie podzielić, żeby było ile jest bocianów, ile koni. Zagadka dla całej rodziny. Ale nie byłoby całej lekcji, gdybym ja Wam nie zaproponowała ćwiczeń, na blogu będą. Dzisiaj utrwalamy pisownię zmiękczeń, czyli tu będą różne ćwiczenia o zmiękczeniach. To ostatnie to jest o zmiękczeniu dzisiejszym zi i zi i, czyli przez i zmiękczonej przez kreskę. To jedno tylko otworzę, żebyśmy sobie mogli zobaczyć, bo tamte nie będzie żadnego problemu, żebyście sobie otworzyli, bo są podobne do tych, co już nieraz żeście rozwiązywali. Czyli mamy zi jak źrybek, zi jak ziarno. To są ćwiczenia. Tu trzeba poszukać zi z kreseczką, tu przez jakie zwierzęta są na podwórku, tu zi przez i zmiękczone, poszukać 5 słów, ułożyć słowa, czyli naprawdę nie jest nic trudnego. Także moi drodzy, dzisiaj dużo było o tych głębinach morskich i o wodzie jeszcze, o tym, że trzeba dużo wody pić, że mamy oszczędzać wodę, że ciekawe i fascynujące życie tam w tych głębokich wodach na pewno jest i można tam różne dziwne stworzenia też spotkać. I stąd jeszcze moja propozycja zadania dla chętnych dzieci, żeby zamknęły oczy i wyobraziły sobie właśnie tą głębię, tą głębinę morskie i oceany. I mogą narysować, namalować farbami lub kredkami, dowolna technika, słuchajcie. Taki świat podwodny możecie narysować, namalować, jak go sobie wyobrażacie, albo może jakiś bajkowy świat. Dowolny jest pomysł, byle był pomysł wokół tego podwodnego świata. I zdjęcie do mnie, czy do Pani Sławki przesłać. Słuchajcie, mam nadzieję, że wszystko już dzisiaj tutaj zapowiedziałam. Przypomnę jeszcze o zadaniu do języka polskiego, do matematyki. Mam nadzieję, że zadanie, zagadka matematyczna nie będzie trudna. Korzystajcie z rysunków, możecie sobie układać kredki, liczydła, byle było tylko dobrze rozwiązane. Jutro dowiemy się, jakie były możliwości. Zobaczycie, czy też wpadliście na to, co ja. A dzisiaj się z Wami już żegnam. Życzę miłego popołudnia. Do widzenia.